Dolnośląski Festiwal Nauki to impreza popularno-naukowa organizowana przez Wyższe Uczelnie Wrocławia, Instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Odbywa się we Wrocławiu oraz 10 miastach regionu, a w tym w Bolesławcu. To w jego ramach Muzeum Ceramiki zorganizowało debatę na temat nowoczesnej promocji ceramiki bolesławieckiej. Postanowiliśmy zorganizować coś w ramach myśli przewodniej tego festiwalu. Festiwal mówi, że w tym roku trenujemy umysł, zatem my też wychodzimy z taką propozycją, trenujemy umysł w ramach działań naszego projektu, dzięki któremu powstał pałacyk z funduszy norweskich oraz z dofinansowania ministerialnego. Stworzyliśmy działanie nazywane debatą oksfordzką. Będziemy dzisiaj rozmawiać z młodzieżą, trenować ich umysł i będziemy starali się znaleźć uniwersalny przepis na to, jak powinna wyglądać nowoczesna promocja ceramiki bolesławieckiej. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie Bolesławieckiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. To jedyna szkoła w mieście, która kształci ceramików. Ale tym razem to nie ci uczniowie pojawili się w Muzeum Ceramiki. W tym fantastycznym wydarzeniu wybraliśmy klasę trzecią TRS, uczniowie, którzy kształcą się w zawodzie technik reklamy. Dzisiejszy temat debaty oksfordzkiej jest bardzo inspirujący i wspaniały, aby pokazać młodemu pokoleniu, które kształci się w zawodzie technik reklamy, jak może wyglądać nowoczesna strategia marketingowa i kampania promocyjna. To zatem możliwość skonfrontowania przez uczniów tego, czego uczą się na co dzień w szkole, z praktyką marketingu i reklamy, którą zaprezentowali fachowcy z firm ceramicznych, osiągających niewątpliwe sukcesy i na krajowych, i międzynarodowych rynkach. Będziemy chcieli zaprezentować strategię marketingową w ceramice artystycznej. To, w jaki sposób staramy się promować nasze wyroby, naszych projektantów, całą naszą produkcję, jaką mamy tą ofertę handlową, jakich mamy projektantów i jakie działania prowadzimy przez cały rok w naszej firmie. Jest to nasze pierwsze spotkanie z młodzieżą. Jesteśmy bardzo ciekawi ich opinii, ich reakcji, czy będą zainteresowani, ale także może coś będą w stanie nam podpowiedzieć. Bolesławieckie firmy ceramiczne mają sprecyzowane formy docierania do swoich klientów i nie jest na pewno zaskoczeniem, że główny kierunek to internet. Myślę, że na bieżąco Facebook, Instagram, ale też ogólnie sklep internetowy, strona spółki. Myślę, że tutaj codzienne sprawy, nasza widoczność to internet. Promocja firm i ich produktów w każdej postaci jest niewątpliwie dźwignią sprzedaży i doskonale wiedzą o tym ich specjaliści do spraw marketingu. Na pewno na bieżącą sprzedaż ma bardzo duży wpływ, szczególnie jeżeli chodzi o różne promocje i zniżki, na przykład okolicznościowe, sezonowe, dekoracje czy kształty sprzedają się oczywiście szybciej niż w innym czasie w ciągu roku. Uczniowie poznali więc możliwe do zdradzenia tajniki strategii marketingowych obu firm. Okazało się, że dla inicjowania kontaktów z kontrahentami znaczącą rolę odgrywa obecność tych firm na prestiżowych targach i wystawach, jak choćby Międzynarodowe Targi Konsumenckie Ambiente we Frankfurcie. Klienci tacy odwiedzili nasze stoisko i tak rozpoczęła się ta nasza długoletnia współpraca z tymi rynkami. Z rynkiem japońskim. Trudno mi powiedzieć, ile lat już współpracujemy, ale będzie to blisko 20 lat. Cały czas ta sprzedaż się zwiększa. Cały czas wprowadzane są nowe formy, nowe dekoracje, często tworzone też na ich sugestie. Specjalnie na ten rynek został zaprojektowany przez pana Mariusza Ochowskiego, głównego projektanta, zestaw do sushi, który no fantastycznie się tam sprawdził. W trakcie debaty podkreślono też to, jak duży wpływ na odbiór produktów firm ceramicznych ma budowanie poprzez internet społeczności przyjaciół firm. To miłośnicy ich wyrobów, którzy nie tylko poznają wzory, kształty i zdobienia, ale też ludzi je tworzących. Dla takiego pozytywnego odbioru tego wszystkiego istotne jest więc i to, czy sami pracownicy stanowią społeczność, która ma satysfakcję z pracy w takim zespole.